W ramach projektu zrealizowane zostało wydarzenie pod nazwą Hubertus Jeździecki 2021. Wydarzenie objęte zostało honorowymi patronatami starosty powiatu wyszkowskiego oraz wójta gminy Brańszczyk. Co roku w pierwszy weekend października łąka należąca do parafii zmienia się w święto koniarzy, którzy tak jak jeźdźcy, myśliwi i leśnicy mają za patrona świętego Huberta. W ramach wydarzenia zorganizowano konne zawody w postaci skoków przez przeszkody, zawodów kawaleryjskich o szablę rotmistrza Józefa Neinerta czy gonitw. Ponadto w ramach zadania odbyły się wystawy broni białej oraz odznaczeń wojskowych, a także prelekcje na temat samego rotmistrza Józefa Neinerta. Wydarzenie współorganizowane ze Związkiem Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie. Realizacja projektu zaczęła się od wizyty w biurze lokalnej grupy działania Równiny Wołomińskiej w Tłuszczu. Następnie podczas spotkania w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku ustaliliśmy zakres swoich obowiązków. W 2021 roku zrealizowana została czwarta edycja Hubertusa w Brańszczyku. Podczas wydarzenia można przekąsić specjały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz członków Stowarzyszenia Bocian Kris. Cieszyć oczy pięknem koni, pięknem jeździectwa, a także wziąć udział w żywej lekcji historii, wysłuchać prelekcji czy zapoznać się z przygotowanymi wystawami. Przygotowanie miejsca wydarzenia zajmuje 5 dni i zaczyna się od jego wygrodzenia. Następnie cały zespół zaangażowany w projekt ustawia namioty, ławki, leżaki i tory przeszkód oraz scenę. Wszyscy, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w wydarzeniu, muszą zadowolić się artykułami w lokalnej prasie i zaproszeniem na kolejne edycje. Zawsze w pierwszą sobotę października. Zapraszamy!